Also wir sind heute hier auf dem Familienfest an der Grenzstadt Görlitz-Gorzelitz. Es ist eine wunderschöne Atmosphäre. Es gab schon die ein oder andere Ansprache. Ich habe auch schon Musik gehört von vielen Ecken. Auf der polnischen Seite sind super viele Foodtrucks und super interessante Essensangebote. Und wir sind hier vom Zirkus, vom Kulturbrücken e.V., vom Moskulturę und machen heute hier einen offenen Zirkuskoffer, um für die Kinder noch eine Attraktion bieten zu können. Bardzo fajnie, że tak jest organizowany taki festyn rodzinny, że to wszystko jest takie międzynarodowe, polsko-niemieckie i bardzo sympatyczna atmosfera. Wir machen heute hier ein Kletterangebot und wir hatten ja vor 4-5 Jahren zusammen mit der Stadt Skorzelec einen Kletterturm in Skorzelec gebaut und wollen halt Werbung machen für ein Kletterangebot jetzt hier in Görlitz. Wir wollen gerne hier eine Kletterhalle bauen und das soll so ein bisschen Werbung sein, was wir vorhaben. To jest wspaniałe, że żyjemy w jednym mieście, przed chwilą otwierając festyn razem z burmistrzem Dajnegem mówiłem, że ja myśląc o mojej małej ojczyźnie myślę już w tej chwili o Zgorzelcu i Görlitz, bo to jest miasto, które coraz bardziej się zrasta, coraz bardziej tworzymy jedno fajne, wielonarodowe miasto i to jest coś, co jest myślę takim przykładem wspólnej Europy. Nasi mieszkańcy są wspaniali, bo się lubią, bo ze sobą współpracują. Zresztą bardzo dużo stowarzyszeń i poszczególnych zwykłych mieszkańców tutaj z nami przed chwilą było. Dzisiaj wydaje mi się, że mamy takie ważne tutaj wydarzenie dla naszego miasta europejskiego Görlitz-Gorzelec, bo przed 20 laty zostało podpisane porozumienie o współpracy. Fajne rzeczy się dzieją po stronie polskiej, po stronie niemieckiej, po stronie polskiej na pewno można zjeść niejedną ciekawą potrawę. Po stronie niemieckiej tutaj za to prezentują się różne stowarzyszenia kulturalne z Görlitz-Gorzelca i stąd właśnie ja jestem i mam dzisiaj możliwość zaprezentowania projektów Meeting Point Music Messian. Przypłynęliśmy tutaj z Radomierzyc na festyn, chcieliśmy przejść przez ten spad, a nie wiemy szczerze mówiąc gdzie kajaki mamy zrzucić, także koniec podróży na dzisiaj, 14 km z Radomierzyc.